Co za talent! Zatańczymy, a zatańczymy z Miłoszem Hałą i jego hip-hopem. Gruncy Miłosz brawa. Hała! Kończy się noc, ty chcesz dalej spać, ten baruch cię więzi jak ma trumna. Brzydka jak noc, znów boisz się wstać, byle tylko nie spojrzeć w odbicie lustra. Ten most do ludzi, do marzeń już dawno spaliłaś jak setnego szluga. Pakujesz to, zaż krwawi ci nos, bo sądzisz, że jesteś karadna i nudna. Smutny negatyw, tak monotonny, szary, codzienny sen, a nie high life. Lubiłaś tańczyć, malować i pływać, a topić je znów basem Balantańsa. Byle z kim, byle jak, byle gdzie, byle goście zaliczył brudna nimfomania. Płynie pot, bo to tylko sport, płyną łzy, pytasz wciąż, gdzie ten ktoś do kochania. Nigdy nie poczułaś tej prawdziwej miłości, jak odnaleźć szlak. Smutne oczy wokół krzyki złości, zamknęła się swadistana. Gdy serca rytm beznamiętny, zamiast ust smakujesz dno. Od uczu dzielą grube pręty, ogarnia cię tylko smutek i złość. Widzisz swój obraz krzywy, wstrętny, pytasz jak pokochać to coś. Ten bliski ktoś tak odległy, nie wiesz już gdzie szukać go. Znajdziesz sobie strumień życiodajnej wody, ono żywi bursztynowy kwiat. Gdy pokochasz siebie, to odkryjesz własne piękno, raz na zawsze się przestaniesz bać. Gdy odnajdziesz drogę do energii, która w tobie eksploduje każdy boski dar. Poczuć raz na zawsze trwogę, powiedz potrafię, ja mogę zacząć żyć, już najwyższy czas. Gdy on patrzył na ciebie, zerkałaś mimowolnie ze wstydem. Te oczy tak inne, zaglądały do duszy wnikliwie. Nagła cisza jak w kinie, akcja zwolnione tempo. Zapytał jak masz na imię, ty odparłaś, że wszystko jedno. Zawirował świat, nagle zaczął się czas i jak kalejdoskop pełen barw. Przyniósł nadzieję nowy dzień, gdy dotykał twarz. Powtarzał raz po raz, piękna tak, jesteś piękna tak. Nie chciałaś dać mu szans, bo ciągle tyś gdzie strach i tak nierealny ten romans. Znowu znikałaś w siną dal, gdy go nie chciałaś znać. On wracał jak bumerang, ty i ja, tylko ty i ja. Uczucia słodko-gorzki smak, nie mogłaś oszukiwać samej siebie już. Pojęłaś czego było ci brak, gdy ten pomarańczowy strumień przebił gruz. Kiedy skosztowałaś deszczu, który spadł po burzy, wnet wróciła chęć do życia, znowu chcesz się śmiać. Gdy obmyły twoje ciało, te sakralne strugi, wreszcie ukazałaś swą prawdziwą twarz. Miłosz. Pięknie. Miłosz Hała. Pięknie, Miłosz. 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 Dajcie mu wody. Pić wody. Dajcie mu wody. Wody. Wody, wody, dajcie mu wody. No, taka reakcja jest prawidłowa. Pięknie. Mama, siostra. Mama, ciocia, tak? Mama i ciocia. Mama i ciocia. Mama w pierwszym, w drugim rzędzie. Mama? Mama tam siedzi? Z ciocią. Mama z ciocią. Ale trafiłam, proszę Mama Państwa. I ciocia, wielkie brawo dla mamy i cioci. Największe fanki. Też byłbym ich fankami, uwierz mi. No nie sposób w tym momencie nie zapytać pana Romana o ocenę tego występu. No Miłosz, no pięknie, po prostu pięknie. Znakomita kontrola ciała, doskonała izolacja, no a przede wszystkim niesamowita spójność z muzyką. Wiesz, to tak jakbym widział ekolizer, jak się przesuwają te wysokość tonów różne, prawda? Tak samo ty w pewnym sensie oddałeś formę tej muzyki, która jest nieuchwytna. Ta
tak, no znakomicie po prostu. Gratulacje. Wielkie brawa. Tak patrzę. Adrian, żeby ten mikrofon do Maćka nie... wrócił do Maćka. Maćku. Wiesz co, ja ci powiem, że w ogóle tak jak spojrzałem na twoje nazwisko, nazywasz się Miłosz Hała. Trochę jest kontrowersyjne z twoim występem, bo kiedy wychodzisz na scenę, to na niej jesteś, ale Hały nie ma. Nie było Hały, to było naprawdę świetne show. Był Miłosz. Tak, tylko tak mówi się, nie było Hały. Chłe. No. Niemniej jednak... Sucho. Słuchaj, powiem ci, że... Mam takie dziwne przeczucie, jak patrzyłem na ciebie, że to jest kwestia tylko kilku miesięcy, może maksymalnie to się przedłuży do roku, do jakiegoś trochę dłuższego okresu, aż będziesz osiągał sukcesy na skalę kraju, europejską i światową. Przede wszystkim jesteś prawdziwy, masz pasję, to widać. I kiedy takie siedzimy sobie tutaj, oglądamy występy, możemy mieć powoli jakichś faworytów, osoby, które robią nas największe wrażenie. Nie miałem jeszcze wiary, że ktoś, kto wyjdzie jako ostatni, naprawdę zgarnie taki aplauz i zrobi tak świetne show i zdecydowanie zaskoczyłeś jak najlepszy magik. Ostatni będą pierwszymi. My tak patrzymy, szanowni państwo. Może sztuczkę magiczną pokazać. On może sztuczkę magiczną pokazać. Będzie szybka ta sztuczka? Uwaga, patrzymy uważnie. Trzeba patrzeć w oczy, tłumaczymy. Wolne tłumaczenie. Ja się odsunę. On palca sobie urwał. O. Szanowni państwo, ja tak patrzę, on strasznie dyszy. On widać, że te kilka minut, pomimo tego, że jest 40 razy chudszy ode mnie, tak go zmęczyły. Ja jestem cały mokry od patrzenia na niego, więc... A ty, Maćku, jak u ciebie z temperaturą? Dobrze, dziękuję. Miłosz, żeby robić coś tak dobrze, jak ty to robisz, brawo, bo powiedziałam mu komplement. Rzadko w ustach Macieja to znajduje się. Nieprawda, nie jestem takim zgradem, który nie komplementuje, ale robię to w sposób subtelny. W radomskiej grupie mediowej. Także tylko ty rozumiesz. Panowie, spokój. Dobrze, przepraszam. Ty brzydki. Miłosz, dla kogo robisz to, co robisz? Dla siebie? Dla siebie. To bardzo fajnie. Ja chcę powiedzieć ci tak. Znajdź sobie w życiu kogoś, dla kogo coś będziesz robił. Jeśli to będzie druga osoba, będzie lepiej, bo wtedy absolutnie będziecie robić coś cudownego. A ty robisz coś cudownego. Ja przy okazji, jeśli mogę, chcę ci pogratulować zdecydowanie, ale też jeśli mogę, prywatę. Kiedyś trochę rzeczy w moim życiu robiłem dla najważniejszej osoby w moim życiu, dla mojej mamy, którą dzisiaj witam tu na sali. Nie wiem, gdzie jest mama. Mama, pomachaj do nas. To ja potem mam kilka skarg na Maćka. A mama, tak. Mamo, dziękuję. Gdzie jest mama? Jest dziękuję. Mama. Zapraszamy mamę później do nas na backstage, porozmawiamy sobie. Tak, posłucha parę rzeczy. Dzięki niej... W życiu osiągnąłem ogromne rzeczy, które zamierzałem w życiu osiągnąć i tobie życzę, żebyś po pierwsze miał to gigantyczne marzenie, po drugie, żebyś miał tego kogoś, możesz to być ty, dla kogo to marzenie osiągniesz, bo jak to zrobisz, to będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, czego ci życzę. I bardzo dziękuję za dzisiejszy występ. Dziękujemy, Macieju. Dziękujemy tobie serdecznie. Miłoszu. Trenuję w klubie Y na Plantach oraz z ekipą Radomski Kolektyw. Wspaniale się czuję. Bardzo się wspaniale czuję. Jest mi bardzo wspaniale. Nie dowierzam w to, ale osiągnąłem sukces. Bardzo się cieszę i to wszystko dzięki moim kumplom. Dzięki moim wszystkim znajomym, którzy tu przyszli, moim bliskim.